Relacje długoterminowe. Obszar tabu. Rejon nieznany, niedoceniany. Temat archaiczny, przebrzmiały. Skojarzenia? Nuda, rutyna, przyzwyczajenie i w końcu rozpad. Jakie są Twoje przemyślenia na temat wieloletnich związków? Mój osobisty kontakt i doświadczenie z takimi właśnie stwierdzeniami stał się ogromną inspiracją do szukania odpowiedzi, odnajdywania prawdy. Na mojej ścieżce pojawiła się para ludzi, Zosia i Dawid Rzepeccy, jakich pasja miłości oraz wspieranie i wzbogacanie relacji międzyludzkich przywróciła mi nadzieję i wiarę w to, iż długoletnia relacja może być piękna, prawdziwa i rozwijająca, wypełniona bliskością i intymnością. W Zosi i Dawidzie zobaczyłam mądrość wynikającą z doświadczeń rozwoju osobistego. Transparentność w komunikacji, w kontaktach, byciu ze sobą oraz innymi ludźmi, a także miłość, jaka widzi, słyszy, rozumie, przyjmuje, wspiera, wznosi, rozszerza. Właśnie wtedy pojawiło się marzenie, by obszar tabu relacji długoterminowych odczarować w rozmowie z pomocą Dawida Rzepeckiego. Zapraszam Was więc do Ogrodów Tabu, Agnieszka Tomczuk. Dawid Rzepecki. Z wykształcenia filozof, terapeuta, nauczyciel tantry i seksualności. Prowadzi zajęcia i warsztaty od 1999 roku w Polsce i na świecie. Jest gościem programów telewizyjnych i radiowych oraz autorem artykułów dotyczących rozwoju osobistego, duchowego oraz tantry. Jest współtwórcą Tantra Love, przestrzeni warsztatowej, jaka wzmacnia naturalną, zdrową seksualność z jednoczesnym doświadczeniem duchowości. Prywatnie partner oraz tato trzech córek. Wraz z żoną prowadzi warsztaty tantry dla par. Ich wspólną misją jest wspieranie długoterminowych relacji partnerskich. Na początku, Dawidzie, bardzo serdecznie podziękować Ci za to, że zgodziłeś się na tą rozmowę. Udzieliliśmy tego wywiadu. A było to dla mnie bardzo ważne i okazuje się, że jest to dla mnie ogromnym przeżyciem, więc bardzo Ci dziękuję i mam takie przeczucie, że to będzie bardzo ważny wywiad, nie tylko dla mnie, ale dla wielu par, dla wielu ludzi. Ja też Ci dziękuję, bo przyznam szczerze, ten temat wcześniej, on jest dla nas ważny, ale wcześniej nie zauważyłem, żeby ktoś go chciał upublicznić, więc jak Ty się zwróciłaś do mnie i powiedziałaś, o co Ci chodzi, to miałem takie poczucie, wow, faktycznie, może warto jest o tym opowiedzieć. I stąd to, że to robimy. Też mam poczucie, że to może być dosyć ciekawe, bo niewiele osób mówi o tym. No ja wiem, ile jak to jest bardzo ważne dla mnie i ile to we mnie zmieniło, kiedy w ogóle zaczęłam przyjeżdżać na Wasze warsztaty, na staże, jak mocno to zapracowało w mojej relacji z moim partnerem. Więc bardzo dziękuję. Natomiast sam temat tego wywiadu, tej rozmowy, on jest w takim cyklu Ogrody Tabu i właśnie chciałabym zacząć od tego w ogóle, czym dla Ciebie jest słowo tabu, jakie się rodzą u Ciebie skojarzenia, z czym to się wiąże, z jakimi terminami, z jakimi słowami, tematami, jakie są u Ciebie skojarzenia, jakie pojawiają się skojarzenia? Jak słyszę tabu, to jakby dwie rzeczy mi przychodzą do głowy, które mógłbym powiedzieć. Jedna jest taka, że dla większości ludzi to są przestrzenie, do których nie chcą zaglądać. To są to przestrzenie, które wywołują zamieszanie, lęk, obawy, które być może dotykają zranień, być może dotykają jakichś takich historii osobistych, które wpłynęły na nas i wolimy tam nie zaglądać, bo nie chcemy wracać być może do trudnych rzeczy. Oczywiście są też takie tabu kulturowe, w każdej kulturze są jakieś tabu, ale bardziej fascynujące dla mnie jest to, jak zapytałaś, jakie jest moje skojarzenia są. Bo mnie tabu z kolei ekscytuje. To jest coś takiego, co sprawia, że ja tam właśnie chcę zajrzeć. Tak? Tabu jest przede wszystkim, ma w sobie olbrzymią potencję. Tak? Tabu to jest coś, gdzie jest ukryta energia, gdzie to tak troszkę jak w takich mitach i archetypowych podróżach bohaterów, to właśnie tam będą kryły się skarby. Tak? Tylko one są zakryte, ukryte albo strzeżone przez smoki czy inne postacie, ale to tam właśnie dobrze jest poszukać swojej pełni, tak? No bo jakby bez tej przestrzeni tabu jesteśmy tylko częściowi, można tak powiedzieć, czyli żyjemy zgodnie z jakimś kodeksem, zgodnie z jakąś normą,
I niektórzy się w tej normie mieszczą i odnajdują, a niektórzy się w tej normie nie odnajdują. A mnie jest nawet bliskie takie podejście, w którym powiedziałbym, że większość z nas tak naprawdę, wszyscy po prostu gdzieś w środku my źródłowo wykraczamy poza normy, w których przyszło nam żyć. I nasz potencjał, nasza pełnia jest daleko większa niż to, co wierzymy, że jest. W związku z tym tabu jest koniecznością nawet. Dotknięcie tabu jest koniecznością. Można nawet jeszcze powiedzieć dalej, że taki prawdziwy rozwój osobisty czy duchowy, on potrzebuje przejść przez tą przestrzeń. Mm-hmm. Tak? Bo jeżeli będą przestrzenie, miejsca, które wypieramy, których nie dotykamy, to one do nas zawsze będą wracały, będą się chciały ujawnić, tak zwane duchy, trupy w szafie, czy inne historie, zamiatane pod dywan. I oczywiście my się rozwijamy ku światu, ku bycie lepszym człowiekiem, ale w pewnym momencie jest tak, że dalej nie pójdziemy, dopóki czegoś nie posprzątamy, nie zatrzymamy się, nie rozejrzymy, nie zobaczymy, czego się boimy na przykład. Więc czy strach, czy gniew, takie uczucia są też z przestrzeni tabu, a one są potrzebne, potrzebujemy je oswoić w swoim życiu, żeby być pełniej, żyć pełniej. Także moje osobiste podejście do pojęcia tabu jest takie, że jak tam jest tabu, to ja tam chcę, bo to gwarantuje wyjście poza schemat i też dodaje wolność, tak? Tam jest wolność prawdopodobnie. No, warto to przynajmniej sprawdzić. Mocno to czuję, bo ja właśnie dlatego też stworzyłam ten cykl, bo właśnie stwierdziłam, że właśnie będzie to intrygujące i niesamowicie dla mnie ciekawe właśnie zajrzeć tam, gdzie jest to tabu, żeby właśnie te tematy trochę je coraz bardziej uwypuklać, żeby tam wpuszczać światło, więc piękne jest to, co powiedziałeś, że tam się kryją skarby i ja też tak to czuję, że możemy trochę tych skarbów wydobyć też dzisiaj. Ładnie oswoiłaś tą nazwę, ogrody tabu, bardzo mi się podoba, bo to jest takie oswojenie czegoś, co może budzić lęka, tak to jest nagle ogrody. Tak, że właśnie tak wierzę w to, że tam właśnie tak, że tam są ukryte jakieś piękne niespodzianki, kwiaty dla nas. No właśnie, już troszeczkę właściwie nawiązałeś, coś wspomniałeś o tym, że tam może być ból, może być cierpienie właśnie w tych tematach tabu, jakby w tym, co my nazywamy tabu. I właśnie wydaje mi się, że my jako dzisiejsza cywilizacja, jako nasze pokolenia i generalnie jakby świat, jak patrzy się na te osoby młodsze, czy nawet nasze pokolenie osób, które dzisiaj mają 50-60 lat, jest trochę tak, że od tych trudnych tematów uciekamy. Nie wiem, jak Ty na to też patrzysz, bo myślę sobie, że to jakby z kolejnym, coraz młodszym pokoleniem jest coraz bardziej uwypuklone, że widzimy, że tak naprawdę moda jest tylko na to, co fajne, piękne i ładne, dobre, cudowne, że w ogóle te piękne chwile, te świetne momenty, ale tak naprawdę, kiedy jest nam źle, kiedy coś nas boli, to że właśnie najlepiej jest to wyprzeć. Dlaczego my wypieramy te tabu? Dlaczego boimy się tam zajrzeć? Jak myślisz? Jak Ty to czujesz gdzieś? Jakie u Ciebie się od razu skojarzenia pojawiają? To tak czuję, że to też warto jest nazwać po kolei. To znaczy tabu rodzi się w naszym życiu już w dzieciństwie, gdzie przekazuje się nam pewne normy, które pomogły poprzednim pokoleniom przetrwać. Więc jakby też nie demonizujmy tabu, czyli jakby zobaczmy jego funkcję. Czyli to było w pewnym momencie potrzebne. To było potrzebne. Potrzebne było, to jakby nawet można by było się do jakichś struktur pierwotnych cofnąć i powiedzieć, okej, no jakby ustaliliśmy w jakimś takim konsensusie społecznym, że nie zabijamy się we własnym plemieniu, czy nie odbieramy sobie siłą być może partnerek, mówię o tych przeszłych czasach, jakby tworzyły się pewne normy, które pomagały społecznościom przetrwać. Tak? I one, dlatego też to tabu tam się pojawiało. I można było powiedzieć, że była funkcja społeczna tego tabu. Dlatego trzeba oddać szacunek i powiedzieć, okej, widać, było to potrzebne i dało nam to możliwość przetrwania. I teraz na takim indywidualnym polu każdego z nas to tabu też ma taką funkcję, czyli inaczej mówiąc, jeżeli w dzieciństwie każdy z nas żył w jakimś swoim domu, w swoim środowisku, pewne rzeczy były łatwe,
ale wiele rzeczy mogło być trudne. No tak to jest. I teraz każdy z nas uczył się, jak przetrwać tak, żeby zachować jakąś wewnętrzną spójność, godność, poczucie własnej wartości. I oczywiście im było trudniej, tym silniejsze musiały być te konstrukcje, które budowaliśmy, żeby w tym jakoś przeżyć. Tak zwane strategie obronne, tak? Budowaliśmy sobie strategie obronne. One, zresztą no, sami ich nie wymyślaliśmy, te strategie obronne przyjmowaliśmy zwykle od naszych rodziców, czy ważnych osób w naszym dzieciństwie, które pokazywały, jak się zachować w trudnych sytuacjach. Więc patrzyliśmy, jak oni to robią. Te wzorce, niektóre były dobre, a niektóre były destruktywne, ale miały jakąś funkcję, które być może nam coś dawały. Czyli w dzieciństwie uczyliśmy się, jak sobie poradzić z tą straszną rzeczywistością. Na przykład, jak się popatrzy na to, jak jest zbudowana szkoła powszechna, no to po pierwsze możemy sobie zdać sprawę, że ten model szkoły powszechnej, w którym funkcjonujemy, ma tylko 100 lat, a przez dziesiątki tysięcy lat ludzie jednak jakąś edukację mieli, prawda? Przekazywali sobie wiedzę. Ten model, który mamy po powszechnej edukacji, nie uczy nas świadomości ciała, ani świadomości uczuć, emocji, komunikacji, tak naprawdę ważnych rzeczy. Uczy nas tylko jakiejś tam takiej wiedzy, uczy nas tylko wiedzy teoretycznej, jakiegoś funkcjonowania. Ma to swój plus, ja mówię o pewnym takim braku balansu. I teraz dzieci, które idą do tego systemu publicznego, one przeżywają tam też często trudne chwile, bo ileś godzin wysiadywania w ławkach bez możliwości ruchu, krzyczenia, biegania, tak, bycia sobą, są wkładane do tego pudełka, gdzie mają się odpowiednio zachowywać, odpowiednio działać, mieć odpowiednie stopnie i tak dalej. No to jest często wbrew ich naturze, prawda? To sprawiało, że musiały się jakoś do tego systemu dostosować. No i teraz były do tego przygotowywane wcześniej przez rodziców. Ta szkoła też uczy, jak się przygotować, jak się odciąć od tego tak naprawdę, nie? No i można powiedzieć, że w tej sytuacji, w tej szkole jakoś przetrwaliśmy. No, właśnie dzięki temu, że mamy te systemy adaptacyjne, że możemy, że możemy się do tego dostosować. Niektórzy przetrwali lepiej, niektórzy gorzej. Ale mamy tę umiejętność adaptacji. Tylko teraz pytanie jest dalej. Nie jesteśmy dorośli. Już nie żyjemy ze swoimi rodzicami, którzy być może stwarzali nam, nazwijmy to, wielowymiarowe warunki. Nie? W tym sensie, że czasami było lepiej, czasami gorzej. Już jesteśmy dorośli. A często zachowujemy się dalej tak, jakbyśmy byli wciąż w takim domu rodzinnym, tak? Czyli powtarzamy te same strategie obronne, których nauczyliśmy się w dzieciństwie. Mamy te same tabu, mówiąc takim już trochę językiem, który tutaj proponujemy. Proponujesz, ale ja też jakby podejmuję to, że stwarzając w dorosłej relacji partnerskiej, bardzo często, kiedy pojawiają się trudne rzeczy, my reagujemy tak, jak nauczyliśmy się reagować w domu rodzinnym. Wtedy nam to ratowało skórę, powiedzmy, i mamy taką nadzieję, że teraz też nam uratuje. Tylko no, sytuacja jest zgoła odmienna, bo jesteśmy tam 30 lat później, powiedzmy, 20, 30, 40 lat później. To nie jest moja matka czy mój ojciec, ta moja partnerka czy partner. I te strategie już nam mogą nie służyć. I wtedy takie ciągłe odpychanie tego, co było trudne, co jest dla nas trudne, ponieważ w dzieciństwie było trudne, prowadzi do załamania, tak? Prowadzi albo do jeszcze większych ucieczkowych zachowań, w alkoholizm, w gry, w telewizję, w internet. Albo może mniej destruktywne, ale też ucieczkowe, jakieś hobby w garażu po godzinami. Ale jakby brakuje nam wciąż narzędzi do tego, czy takiej chęci, czy otwartości, czy umiejętności, myślę przede wszystkim, do tego, żeby zajrzeć w tą ciemną stronę naszej duszy. I jakby z taką nadzieją, że być może warto jest jednak przyjrzeć się i rozróżnić to, co było w dzieciństwie i co mi pomagało,
i że to nie jestem ja, tylko to są jakieś moje strategie. I zobaczyć to w życiu teraz dorosłym, że być może te strategie już mi nie służą. Nie? I że możemy wypracować jakieś nowe zachowania, schematy, jeżeli chcemy zbudować długoterminowy, dobrze funkcjonujący związek partnerski. Ale zapytałaś mnie jeszcze, trochę odbiegłem, ale zapytałaś mnie, dlaczego tak ludzie robią? No trochę o tym powiedziałem, dlaczego ludzie uciekają od tabu. To jest bardzo prosta sprawa, ale niełatwa. W tym sensie, że w dzieciństwie chłoniemy jak gąbka zachowania naszych rodziców, ich strategie, strategie otoczenia. Uczymy się funkcjonować zgodnie z tym, ponieważ to jest coś, co jedyne coś, co wiemy. I to, czego się nauczyliśmy, dobrego i złego, potem w dorosłym życiu używamy. Oczywiście zdobywamy wiedzę i doświadczenie, co nam daje jakąś korektę. No ale jeżeli w dzieciństwie jakiś ból, trudność została zepchnięta, ponieważ był to jedyny sposób, żeby sobie z tym bólem poradzić, no to jako dorosły człowiek, jeśli pojawia się coś przypominającego ten ból, to ja jedyne co wiem, co mogę z tym zrobić, to mogę zrobić to samo, co w dzieciństwie, czyli zepchnąć to, tak? Albo w jakiś inny sposób ograć tą sytuację, żeby wyjść z tego. Czyli to jest jakby ta odpowiedź, krótko mówiąc, na twoje pytanie, że mamy mechanizmy, mamy strategie z dzieciństwa, których się wtedy nauczyliśmy, które dają nam wzorce do zachowań w życiu dorosłym i dlatego tam nie zaglądamy. Tak? No bo jako dzieci nie wiedzieliśmy, co z tym robić. Teraz też nie wiem. Chyba, że ktoś podejmuje jakąś pracę świadomą, terapię, rozwój. Tak nawiązując do tych właśnie strategii, które jako dzieci niejako przejmujemy od rodziców, chciałabym, żebyśmy sobie tak trochę przeszli do tych związków długoterminowych. Właśnie w jaki sposób taka relacja długoterminowa, bo może nie chcę mówić związek, bo to też jest taka bardzo negatywna konotacja. Jakby od razu są te skojarzenia, że jesteśmy jakoś na zawsze związani i musimy ze sobą być, ale wiem, że za chwilkę też to może rozwiniemy. Ale właśnie w jaki sposób ta relacja właśnie długoterminowa i właśnie jakie stoją wyzwania, że właśnie co może się zadziać właśnie w kontekście tych strategii, bo wiem, że w relacji takiej długoterminowej możemy się z tym coraz bardziej stykać, że to zaczyna nam po prostu, że tak powiem, wybijać, wychodzić na zewnątrz. Jakie są też twoje spostrzeżenia, wnioski, widzisz to, bo jednak macie duże doświadczenie z parami, które przyjeżdżają do was też z dużym stażem, prawda? Tak, tak. Teraz więc jak to jest w odniesieniu do rekord to było 50 lat razem. Długoterminowy związek. Właśnie może tak porównajmy to od razu w skrócie terminowej. Jaka jest różnica? Myślałem, że będzie relacja i związek. Czym się różni relacja i związek? Dobrze, jeszcze też za chwilkę, ale to też bym chciała. To może nie, ja bym od tego zaczął, wiesz, bo ja po prostu wtedy się nie będę musiał kontrolować, żeby nie mówić związek. Okej, dobra. To niech to idzie płynnie. Relacja to jest coś takiego, że możemy mieć relację ze wszystkim, tak? Czyli po prostu z przyrodą. Tak, ale wiesz, no, mogę mieć nawet relację z panią w kasie, jeżeli często odwiedzam ten sklep i się uśmiechamy do siebie i ona mówi, o dzień dobry, nie, bo mnie rozpoznaje, to też już jest jakaś relacja, prawda? Więc relacji jest, mamy mnóstwo relacji. Związek jest relacją, która zakłada, że istnieje za tym jakieś zobowiązanie i odpowiedzialność. I daje to taką szansę, żebyśmy mogli na siebie liczyć, wiedząc, że ten związek istnieje. Bo z panią w kasie ja mogę jutro pójść do tego samego sklepu, może i nie być. Nie mamy żadnej jakby tutaj zobowiązań wobec siebie. No tak. Natomiast związek daje takie poczucie bezpieczeństwa, że wiemy, że jakby umówiliśmy się na coś, prawda? Dorośli umawiają się na coś i daje im to tak naprawdę wolność do tego, żeby się swobodniej czuć. Nie musimy ciągle udawać, zabiegać o to, żebyśmy byli z sobą zainteresowani, tylko możemy sobie stworzyć taką przestrzeń, w której umawiamy się, że a priori dajemy sobie jakąś uwagę. Nie? Oczywiście w praktyce to wymaga dbania, o tym jeszcze sobie powiemy, ale to daje też pewien takie poczucie bezpieczeństwa. To tak, jakbyś wynajmowała dom i masz jakiś kontrakt, prawda? I wiesz, że jeśli
jedno z Was, czy Ty jak wynajmujesz od kogoś i chcesz się wyprowadzić, no to masz 3-miesięczną klauzulę wypowiedzenia, czy w drugą stronę. Daje to jakieś poczucie bezpieczeństwa. Więc trochę tak to jest też ze związkami, że one, no bazą ich jest jakieś wzajemne zobowiązanie, co daje poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście cieniem tego jest takie poczucie, że jesteśmy zobowiązani, czyli związani, tak? I być może trudno jest z tego uciec, ale tak naprawdę no to zależy, jaki ten kontrakt jest, tak? Jaki my sobie go wypracujemy. To od nas zależy, czy jesteśmy ofiarą tego związku, bo ktoś nas wsadził i za nas ten kontrakt podpisał, czy jakby my jednak sami podjęliśmy to zobowiązanie, zgodziliśmy się na coś, zawsze możemy renegocjować. Jakby jeżeli dwie dorosłe osoby ze sobą są, to ten związek jest, nigdy nie jest sztywny, on cały czas pracuje, on cały czas się rozwija, on cały czas może mieć różne formy, tam jest przestrzeń na to, żeby renegocjować te nasze warunki, prawda? Jakby, ale one są, czyli jest coś takiego, że ja mam poczucie, że tak jak jestem związany, powiedzmy, ze swoją rodziną w pewien sposób, z przyrodzenia, z urodzenia, to też jeśli wybieram jakąś, jestem w jakimś związku partnerskim, no to też to jest troszkę głębiej niż relacja, no bo mamy jakieś zobowiązania wobec siebie. Tak jak mam z dziećmi, no nie mogę raz dziecka posłać do przedszkola, a raz powiedzieć, w sumie to nie chce mi się, nie, dzisiaj ci ktoś inny wychowa. No nie, no jakby mamy dzieci i mamy zobowiązania wobec dzieci. Z partnerem no oczywiście można powiedzieć, no dobra, no jakby to dzieci to jest inny temat, no wiadomo, że wychowanie dzieci to jest 20, 30, 40 lat. Coraz dłużej to wychodzi, wygląda na to. Ale z partnerem tak nie musi być. Tutaj nie ma tego czasu, my możemy się, że tak powiem, rozwiązać po jednym dniu. Tak? Ale dopóki sobie tego nie powiemy, możemy trochę na siebie liczyć. Więc jak dla mnie związek jest czymś pozytywnym. I też jeszcze na koniec powiem tego wątku, że na przykład Indianie mówią coś takiego, że all my relations, mówią wszystkie moje relacje, ale też tłumaczymy to na polskie wszystkie moje związki, czyli coś takiego, że oni że widzą coś, że żyjemy w świecie, w którym tak naprawdę nie jesteśmy odizolowanymi jednostkami, które sobie żyją w swoim wyobrażeniu, tylko żyjemy w rzeczywistości, gdzie ze wszystkim my ciągle jesteśmy w relacji, tak? Ze wszystkim. I tak naprawdę ta odpowiedzialność, o której ja powiedziałem w związku ze związkami, oni też widzą, że to jest odpowiedzialność tak naprawdę za cały czas, za wszystko w pewnym sensie, tak? Za ziemię, za innych ludzi, za zwierzęta. I ich to jakoś nie przygniata. Raczej daje poczucie, że są częścią większej całości. Zresztą nie tylko Indianie, tylko akurat tutaj tych Indianów wywołałem, bo oni mówią, wchodząc na przykład do szałasu potu, nie? Wszystkie moje związki, przynajmniej w niektórych tradycjach, które tutaj do Polski dotarły. Tak więc poczucie, że się jest w relacji, poczucie, że się jest w związku, może dawać takie głębokie poczucie przynależności i otwierać na jakby pogłębienie doświadczenia bliskości. I to jest trochę ten wątek, który wydaje mi się tutaj taki zasadniczy, że żyjemy w czasach, w których my nie chcemy tych zobowiązań, nie chcemy tych związków, nie chcemy odpowiedzialności, bo mamy takie poczucie, że jak jesteśmy sami ze sobą, no to przynajmniej wydaje nam się wtedy, że jesteśmy wolni. Mogę pójść z każdym, gdzie chcę, albo nigdzie nie pójść z nikim, tak? Mogę sam zostać w domu. I wydaje nam się, że wtedy jesteśmy samostanowimy o sobie. Ale badania nawet naukowe pokazują, że ludzie, którzy są sami, żyją krócej, częściej chorują, są mniej szczęśliwi. Bycie w relacji partnerskiej, w związkach partnerskich daje większe poczucie jakiejś takiej właśnie przynależności, motywacji do życia, szczególnie w późniejszych latach. Ludzie żyją dłużej. Są bardziej szczęśliwi, zdrowsi, co pokazuje, że jako ludzie, na poziomie takim bardzo biologicznym, my potrzebujemy innych ludzi. My potrzebujemy być blisko, my potrzebujemy się przytulać, my potrzebujemy mieć otwarte serce, nazwijmy to. I teraz jakby wracając do tego... Ale mi się od razu już nasuwa, że do tego też trzeba, na to się trzeba otworzyć, na pozwolenie sobie na tą bliskość.
na otwarcie serca. Właśnie ten wątek teraz chciałem powiedzieć, że to jest ten najtrudniejszy motyw, prawda? Że my z dzieciństwa bardzo często, nie wszyscy, ale większość ludzi ma wynosi jednak zranienia na bliskość. To jest to, co nie pozwala nam być w długoterminowych relacjach, tak? Czyli jakby do senna idziemy. Jeżeli ja w dzieciństwie miałem taką sytuację, że chcąc być blisko z moimi rodzicami, napotykałem na to, że ta bliskość, tej bliskości nie było, była raniona bądź odrzucana. Przy czym, to jest bardzo ważne, to nie jest wina rodziców, nie? Ani moich, ani niczyich. Oni, to jest taka trochę mi się dygresja robi, więc może przewinę taśmę, że tak powiem, jeszcze znowu do początku, że może bardziej chronologicznie. My wszyscy jesteśmy trochę dziećmi pokolenia powojennego. A nasi rodzice byli z kolei dziećmi pokolenia wojennego. Tak? I to jest dosyć ważne, żeby zobaczyć, że nasi dziadkowie, którzy przeszli wojnę i też wcześniejsi pradziadkowie, oni musieli trochę być twardzi. Czyli mieć taką twardszą skórę. Po pierwsze na nieszczęścia, których doświadczyli, to ich utwardziło, widząc to, co się dzieje dookoła. Po drugie też musieli się znieczulić na straty w pewnym sensie, no bo ludzie ginęli. Nie było rodziny, która nie miałaby straty. Każdy kogoś koło bliskiego stracił. Teraz, żeby sobie znowu z tym poradzić, ten mechanizm obronny, który tutaj jest, to jest też taki mechanizm, no nie chcę go psychologicznie opisywać, powiedziałbym, że to jest po prostu mechanizm zamknięcia i znieczulenia na to, żeby no, trochę mniej odczuwać bliskość. No bo w bliskości to strata może być bardziej, powiedzmy, bolesna. To nie jest do końca tak jest. Wspomniałeś o mężczyznach? Mówię o wszystkim. Jest podobnie. Tak, jest oczywiście, tak oczywiście. Kobiety traciły synów na wojnie, mężów na wojnie, nie? Więc jakby każdy z nas przeszedł do pokolenia wstecz przechodziły te straty. Więc kiedy oni wychowywali swoje dzieci, musieli być jeszcze też bardziej troszkę twardzi. To nawet można by jeszcze wcześniej z pruskim wychowaniem wiązać, 100-200 lat do tyłu, a może jeszcze wcześniej, ale zostańmy tutaj na naszym podwórku. Tak, żebyśmy mieli poczucie, że naprawdę możemy do czegoś realnie sięgnąć. Nasi dziadkowie, babcie gdzieś musiały mieć ten zawór, tak? Skorygowany do rzeczywistości, żeby nie cierpieć za bardzo. Na to pokolenie powojenne już było w takim zimniejszym wychowaniu, prawda? I one też, nasi rodzice, oni też nie bardzo umieli być w pełnej akceptacji i bliskości dla swoich dzieci, tylko przekazywali dalej pewną taką warunkową miłość często, nie? Że jak będziesz się dobrze zachowywała, będziesz spełniała jakieś warunki, no to wtedy trochę ciepła, o ile ja potrafię się z nim skontaktować, nie? To jest taka obietnica bez pokrycia, bo oni często też trudno im było być w tej miłości pewnej, ale obiecywali trochę. No i my gdzieś tak trochę tęskniliśmy za tą bliskością, jak każdy człowiek, bo potrzebujemy jej immanentnie, każdy człowiek tego potrzebuje. Natomiast jeżeli jej nie dostawaliśmy, no to jako dziecko coś nas pękało, tak? Lowen, Aleksander Lowen mówił, że w sumie każdemu człowiekowi, każdemu dziecku kiedyś pękło serce. Każdemu. Każdy kiedyś poczuł się oszukany, czy zostawiony, czy zdradzony przez matkę, czy ojca. Każdy człowiek, nie? I to jest moment, kiedy my jako dzieci mamy taki moment, oj, tak tutaj jakoś ta moja bliskość, to moje serce faktycznie pęka, więc ja potrzebuję się trochę bardziej zamknąć, żeby to przeżyć, żeby jakoś sobie z tym poradzić, z tym trudnym uczuciem. I ewentualnie w jakichś bezpiecznych warunkach może jeszcze parę razy podejmowaliśmy próbę, ale za każdym razem, kiedy dostawaliśmy po głowie, z bardzo błahych przyczyn, po prostu z bycia niewidzianym, wystarczająco niezauważonym z naszymi potrzebami, bo oni mieli swoje na głowie, swoje problemy, swoje konflikty, no to my jakby z czasem pozamykaliśmy sobie te serca. No i teraz mamy tą relację, nie? Nową. Jeżeli jest krótkoterminowa relacja, pojawia się nowy człowiek, to my możemy rzucić wszystkie swoje jakieś tam stare historie, bo, co ciekawe, zalewają nas hormony, które sprawiają, że to są te słynne różowe okulary, to są te hormony, które dają nam pewien napęd do tego, żebyśmy porzuciwszy wszystko stare, zaangażowali się w pełni w nową relację. Ja już nieraz o tym też opowiadałem, ale może nowi widzowie będą widzieć fenyletylamina,
z grupy amin, taka wewnętrzna amfetamina, która sprawia, że nam się bardzo chce, nie chce nam się jeść, nie chce nam się spać, chce nam się tylko o tej osobie myśleć, być z nią, uprawiać seks i w ogóle jedyna na świecie przesłania obraz. Tak? I jakby wiele osób myli to z miłością, ten stan. Zalania feromonami. To jest piękny stan, trzeba się nim cieszyć, bo on minie, on mija. I teraz u niedojrzałej jednostki, w momencie, kiedy mija ten stan takiego haju emocjonalnego, jest taki moment, ojejku, takiego rozczarowania, ale dlaczego ona nie jest taka, jak mi się wydawało, jaką sobie ją wyobrażałem, bo widziałem tylko to, co dobre. No i wtedy bywa moment, kiedy większość ludzi mówi, to w takim razie to nie ona. Ja czekam na tą jedyną księżniczkę z bajki Disneya. Że ten stan będzie się po prostu cały czas utrzymywał. Tak, a jeżeli on się nie utrzymuje cały czas, to znaczy, że to nie ta osoba. Nie? To takie mamy trochę przekonanie. No wierzymy w te bajki. To też jest taka tęsknota za tym, żeby powrócić do tego stanu jakby cały czas. Tak, ja sama to jest, pamiętam, tak, że też się pojawiały we mnie takie myśli, że och, jak to było fajnie. No tak, ale to nie jest dojrzały stan. To jest stan zakochania, jest euforii. Jakby w euforii to jest jak mania, tak? Możemy działać na 150%, ale tego się nie da utrzymać, po prostu się nie da, to jest niebezpieczne. My jesteśmy nieprzytomni wtedy, nie widzimy jasno, nie podejmujemy dobrych decyzji, nie potrafimy zbudować długoterminowych projektów, nie mówię już o małżeństwie, tylko nawet jakiekolwiek, nie? Wtedy się nie da pracować nawet, nie? No bo by się chciało z tej pracy jak najszybciej. No właśnie, nie? Nasze myśli są przypięte do drugiej osoby. No i to jest bardzo przyjemny stan i fajnie się tym nacieszyć, ale nadzieja, że się w tym zostanie na zawsze, jest infantylna po prostu. Nie zostanie się. Można wracać i będzie, można pracując w swojej relacji, zakochiwać się wiele razy w swojej żonie czy w mężu. To jest to można, to się dzieje. Ale to są jak przypływy i odpływy. To są momenty, kiedy jak dzień i noc, jak wdech i wydech. Można mieć taką świadomość, okej, okay, to też minie, cieszę się tym. Jak jest trudniej, można pamiętać, to też minie. I jakby wiedzieć, że to nie jest jakaś koniec, tylko to jest też czas, który po prostu przychodzi. Można mieć narzędzia, może jeszcze powiemy sobie o tym, aby pracować nad taką relacją. Ale wracając do tego początku, więc ten moment zakochania, on mija po paru miesiącach. I jakby można się zastanowić nad naszymi historiami, naszych relacji. Ile relacji było właśnie takich, że trwały parę miesięcy, a potem się kończyły, coś zaczynało w końcu przeszkadzać i opadały to różowe okulary. Chemia organizmu. I teraz jeżeli jest ktoś, kto jest w wewnętrznym zranieniu bliskości, nie? Ma to wyniesione z dzieciństwa trudność w przyjęciu siebie przede wszystkim, takim jakim się jest, w takiej miłości do siebie, w poczuciu własnej wartości zdrowej, nie ważności, jestem ważniejszy, mam pieniądze, czy tytuł naukowy, czy biznes, czy coś tam, tylko wartości, takiej wartości, że sam fakt tego, że istnieję, że jestem, to już jest wartość, bo nie ma drugiej takiej istoty na całym wszechświecie jak ja, ani nie jestem lepszy, ani gorszy, ale jestem wyjątkowy. Nie, tak jak ty. Każdy z nas jest tak samo wyjątkowy. Więc jeżeli nie mamy tego wyniesionego z domu, nie mamy tego w głębi zakorzenionego takiego poczucia własnej wartości, swojej niepowtarzalności, szacunku do samego siebie, można powiedzieć wręcz bliskości z samym sobą, tylko jest to zranione, bo gdzieś w dzieciństwie kiedyś po prostu w tej relacji z bliskimi nam osobami zostało to nadużyte i zatraciliśmy to poczucie miłości i bliskości, no to w momencie, kiedy pojawia się nowy związek, no to jak zalewają nas endorfiny to my, czy fenyletylamina, to nas tam jakby nie to jesteśmy. To nie stanowi to nie działa. Nie, bo jesteśmy nie, na narkotykach, nie? Nie przypomni. Natomiast w momencie, kiedy zaczyna się budować coś bardziej stałego, no to zwiększa się ta przestrzeń nie tyle ekscytacji i seksualnej fascynacji, tylko zaczyna się też pojawiać bliskość. Tak? Taka bliskość już w czułości, w gestach, w byciu razem, w niuansach. Tak?
w SMS-ach czasem, ale czasem może w kuchni, przy wspólnym gotowaniu. Czyli pojawia się nagle taka przestrzeń codzienności, gdzie albo jesteśmy blisko, albo jest nam trudno być blisko. I teraz już jak spadają nam te różowe okulary, czyli chemia taka, bo ta pierwsza przestaje działać, tam jest jeszcze parę etapów tych długoterminowych relacji, ale to, co się coraz bardziej wychodzi na pierwszy plan, to po prostu życie. Życie. I teraz życie w naszym domu rodzinnym, jeśli było trudne i obarczone cierpieniem, trzeba było jakoś sobie radzić, no to tutaj te same rzeczy się zaczynają dziać, te same triggery się pojawiają, tak? Nie wiem, skarpetki, impreza, alkohol, oglądanie telewizji albo nie, słona zupa za mamą. I, czyli pojawia się everyday life, tak? Pojawia się życie codzienne, które, no jakby nie spojrzeć trochę, i przypomina życie codzienne z naszego domu. I tutaj, jeżeli nam było trudno być w bliskości z rodzicami, w bliskości z samym sobą, że nie wynieśliśmy takiego głębokiego szacunku i miłości do siebie, relacja naszych rodziców, jeżeli była zdrowa, no to jest nam łatwo, jeżeli była w jakiś sposób trudniejsza, no to to był jakiś nasz wzorzec. I teraz po opadnięciu tych różowych okularów, nagle ta bliskość, która się pojawia z tą osobą, którą jestem aktualnie, tak, w tej nowej relacji dorosłej, może wywoływać lęk, że jeżeli ja się otworzę na tą bliskość, jeżeli ja powiem kocham cię albo oddam się tej miłości, rozpuszczę się, zaufam, to mogę zostać tak samo zraniony, jak to było kiedyś. Jak to było kiedyś. Jak po prostu byłem zraniony przez swoich rodziców. Nie z ich winy, żeby było jasne, tylko po prostu tak, w ich mechanizmach, w ich historiach po prostu też było jakieś zranienie. I teraz w związku z tym nagle jest taka sytuacja, ojejku, tak, ja chcę być blisko z tą osobą, ale boję się, boję się zaufać, boję się poddać, boję się być w tym, bo to może być bolesne, bo może dostanę po głowie, bo może mnie zdradzi, a może to nadużyje, wykorzysta i tak dalej. Więc trzymamy gardę. Nie? Jakby jestem z tobą, ale i to wtedy zaczyna bardziej kontrakt przypominać, taki, który negatywnie rozumiemy, czyli taki związek, który nagle jest jakimś takim może kontraktem, gdzie dobra, no to tu się umawiamy, że wychowujemy dzieci i tu się umawiamy, że no mamy ten seks, no bo jakieś potrzeby fizjologiczne spełniamy, ale są przestrzenie tabu, których nie ruszamy właśnie, tak? Czyli takie przestrzenie, których nie dotykamy, bo tam boli, bo tam nie wiadomo, co siedzi, a może jakaś rozpacz, a może jakiś gniew, a może jakieś odrzucenie, a może gdzieś jakieś cierpienie tam jest, więc wolimy nie zaglądać do tej szafy i żyć tak, żeby się jakoś tak w tym poukładać, żeby od 8 do 16 to od tamtego jakby przeżyć to życie. I się teraz nasunęło coś takiego, że faktycznie jakby ten cały oddźwięk później z zewnątrz, czyli wszystkich osób, które są dookoła, oni to też wspierają w nas w pewnym sensie, to żeby się zamykać na tą bliskość, żeby nie otworzyć się za bardzo, bo mówią, a uważaj, bo cię zdradzi, albo że cię zostawi, bo coś na pewno się wydarzy, bo przecież to jest niemożliwe, żeby ta relacja tyle trwała. Więc jakby te osoby, które są dookoła nas, one jakby nam to potwierdzają, niejako, że te odczucia, które mamy wewnątrz siebie, ten lęk, że on jest jakby też karmiony jeszcze z zewnątrz, prawda? No to takie mam wrażenie. Tak, to prawda, tak jest, ale to warto też pamiętać, że o tym, że to są projekcje tych osób, tak? Czyli to jest, co to znaczy? To znaczy, że one same były zranione, zostawione, zdradzone. Dokładnie. Jak widzą, że ty jesteś szczęśliwa w swojej relacji na przykład, to gdzieś tam ukłucie w środku powstaje i takie lepiej, gdyby się potwierdziło, że świat jest jednak straszny i jednak faceci to są i zdradzają. Albo kobiety. Albo kobiety, no ale powiedzmy, że mówię teraz jak gdzieś tam do ciebie, więc ta osoba, zobacz, bo to jest prosty mechanizm, ona się poczuje lepiej, jeżeli ona była zdradzona, tak, jeżeli ona miała jakieś nieszczęśliwe doświadczenie, poczuje się lepiej, jeśli zobaczy, że ty też masz nieszczęśliwe doświadczenie, no bo wtedy to nie jest jej wina, prawda, to taki świat jest zbudowany. Tak. A jeżeli ty nagle pokazujesz, że jesteś w szczęśliwej relacji przez dłuższy czas
no to oznacza, że może coś z niej, relacją jest nie tak. Mm-hmm. Czyli to może jest coś o niej, prawda? Mm-hmm. Więc oczywiście niektórym to może pokazywać, że tak można i to jest fajne, mm-hmm. to światło, że ojejku, mm-hmm. oni są szczęśliwi, to może ja też tak mogę i to jest mm-hmm. fajne, pozytywne mm-hmm. doświadczenie. Ale będzie też, tak jak powiedziałaś, do tego przykładu nawiązuję, że będą osoby, które będą mówiły, uważaj, nie wierz w to, nie wiesz, to się odwróci, nie? Ale to tylko wynika z tego, że one z kolei miały takie doświadczenie i lepiej się poczują, jak ten świat będzie im potwierdzał, że relacje jednak nie mogą być szczęśliwe. Nie? Jakim do tego trzeba być świadomym? I też jaką dojrzałość mieć w sobie, żeby jednak zostać przy tym swoim, prawda? Aczkolwiek jeżeli jeszcze jest, jeżeli też nosi się ten lęk, w jaki sposób to rozbrajać? Jest jakaś możliwość, żeby ten lęk rozbroić w sobie, żeby zaufać i jednak zaznać tego smaku, tej bliskości, bo myślę, że w tym się też kryje jakie bogactwo. No tak. Całe sedno życia chyba, prawda? Takiego kosztowania życia mi się wydaje chyba takiej pełni. To, co jest tutaj ważnym aspektem, to też zrozumienie tego, że to nie od partnera czy partnerki zależy, czy my będziemy blisko, czy nie. Czy my będziemy szczęśliwi, czy nie. Bo to jest chyba ten główny błąd naszego myślenia, że my zakładamy, że musimy znaleźć tę idealną osobę, która w jakiś sposób wypełni nasze czarne dziury, podświetli nasze jasne strony, nie wiem, uzupełni nas jak puzzle i jakby jest taka wiara, że to na tym polega. Jak widzimy jakąś parę, która sobie dobrze radzi, to zakładamy, że oni się po prostu świetnie dobrali w korcu maku. I szczerze mówiąc, jeszcze powiem, że jeszcze w przestrzeni umysłu kobiety jest, czyli ona na pewno tak go zmieniła, że go urobiła na swoje. Mhm. Też kobiety tak myślą, tak manipulacyjnie. No tak, okay, albo nie, poczekam aż się zmieni, albo go zmienię, żeby pasował do obrazka. Punkt widzenia też. Paradoksalnie to prawda. Dlaczego? Dlatego, że my generalnie w naszym świecie nie pracujemy nad relacją, w związku z tym faktycznie, jeżeli jest jakaś para, która się dogrywa, no to ona musiała się po prostu dobrać, żeby to funkcjonowało, tak? Ale to, co jest ważne, to że tak nie musi być. To znaczy, że jakby to nie musi być tak, że my musimy grać w totolotka, żeby wygrać milion, tylko my możemy po prostu zapracować na ten milion. To jest jakby ta informacja ważna. Nie? Czyli dla każdego jest szansa. Dla każdego jest szansa. Historię, że tak powiem. Kiedy 15 lat temu, może troszkę mniej, ale pojechaliśmy z Zosią, z moją żoną do Indii pierwszy raz. To była nasza podróż poślubna. 4 miesiące z plecakiem. Jeździliśmy po prawie całych Indiach i szukaliśmy sobie takich też tantrycznych jakichś odniesień. Dużo rzeczy się zadziało i to była niezwykła podróż. Ale jednym z wątków, który tam pojawiał się, tego, co nas interesowało, to patrzyliśmy na relacje, jakie tam są, i na pary, tak? Tych Hindusów i Hindusek. I oczywiście pomijam ten fakt, że tam jest faktycznie patriarchat. Nie chcę go pomijać, tylko jakby nie o tym chcę teraz powiedzieć, że istnieje patriarchat, ale też to, co pewnie wszyscy wiemy, że istnieją małżeństwa aranżowane. I to z naszej perspektywy zachodniej wydaje się już w ogóle szczytem zobowiązania i takiego zniewolenia, tak? No rodzice mówią, ty będziesz z tamtym. Mówią to nie tylko kobiecie, ale i mężczyźnie też. Mężczyźni mówią chłopakowi, ty będziesz z tą kobietą. Zawierają jakiś kontrakt pomiędzy rodzinami. Jest wiele tam aspektów tego, to nie jest takie proste. Tam i astrologia w to wchodzi, ale oczywiście status społeczny, kastowość, jest kilka ważnych rzeczy. Ale co się okazuje? Okazuje się, że większość tych par jest szczęśliwa. I to było coś, co nas zatrzymało. Jakby, ale jak to, nie? Przecież my tu mamy wolność, dobieramy sobie tych partnerów jak chcemy. Zmieniamy, nie pasuje mi, zmieniam, nie pasuje mi, zmieniam, szukam dalej. A tam nie mam wyboru, Dostaję z dobrodziejstwem inwentarza partnera czy partnerkę na całe życie, wiedząc, że jest to na całe życie. I teraz zaczęliśmy się, bo naprawdę widzieliśmy pary, które funkcjonują. Oczywiście widzieliśmy też trudne historie, gdzie jakaś młoda dziewczyna została jakiemuś tam staremu wujkowi oddana, bo rodzina była w
zapaści finansowej. To było bardzo trudne. Ale to był taki jeden przypadek, a większość przypadków, które, z którymi mieliśmy do czynienia, to były małżeństwa dograne. Dograne. I pojawiło nam się pytanie, jak to jest możliwe, że oni dobrze funkcjonują razem. I jak zaczęliśmy dopytywać, czasami udało nam się faktycznie porozmawiać głębiej, to okazywało się, że po pierwsze, kiedy oni zawierali ten ślub, brali ślub z tą osobą, która została im dana, to no, gdzieś tam te osoby były dobierane już przez swatów, swatki, które gdzieś tam brały pod uwagę różne rzeczy, co może ułatwiało, ale najważniejsze było zupełnie coś innego. Najważniejsze było to, że obydwoje, wiedząc, że to jest ta osoba, z którą ja będę całe życie, wiedzieli, że to, co muszą zrobić, to muszą najpierw nauczyć się siebie, muszą nauczyć się swoich jasnych i ciemnych stron, nauczyć się słuchać wzajemnie potrzeb, nauczyć się zaspokajać jakoś te potrzeby, I jakby wiedzieli, że pierwszy etap relacji to jest praca nad związkiem. Mm-hmm. Że na tym to polega. I że miłość przychodzi z czasem. Że do miłości się dojrzewa. Że najpierw się trzeba siebie nauczyć. Mm-hmm. I to jest w ogóle coś niesamowitego dla nas. To jest w ogóle obce. Ale jak się zaczynamy głębiej nad tym zastanawiać i jakby dlaczego to funkcjonuje, tak naprawdę wejść w to głębiej, to się okazuje, że tak. Nie jestem zalany tymi fenyletylaminami na początku, chociaż oczywiście bardzo często tak jest, że oni są napaleni na siebie i czekają na to, ale też wiedzą, że jeśli to jest ta osoba, z którą ja spędzę resztę życia, i kobieta, i mężczyzna, to my musimy zbudować coś razem, trwałego. I żeby to zbudować, potrzebujemy poznać siebie bliżej. Czyli oni się siebie uczą. Tak? Nie mówią, aha, ja jestem taki, ty jesteś taki. Pasuje czy nie pasuje? Nie pasuje, zmieniamy. Nie ma czegoś takiego. Wiadomo jest, że coś pasuje, wiadomo jest, że coś nie pasuje. I wtedy to, co musimy zrobić, to dowiedzieć się, co pasuje, co nie pasuje i coś z tym zrobić. Nie? I nagle się okazuje, że oni się po prostu dzięki temu, że początek relacji jest oparty na budowie tej relacji, no to okazuje się, że oni się coraz lepiej dogrywają. Mhm. Wzmacniają mocne punkty, słabe punkty, próbują z tym jakoś to też ogarnąć. Ja nie twierdzę, że oni wszystkie tabu wchodzą, tam jest bardzo dużo tabu w Indiach, ale uczą się siebie, uczą się być ze sobą. Mhm. I nagle po 10, 20, 30, ja takie związki spotykałem, są szczęśliwi. Grają jak w jednej drużynie, są po prostu naprawdę jak trybiki, które funkcjonują ze sobą. I jak pytaliśmy, czy są szczęśliwi, oni mówią, tak, jesteśmy szczęśliwi. I jakby nie mam powodu im nie ufać. Oczywiście może tam gdzieś na jakimś poziomie jakby każdego popytać, ale ja nie jestem przekonany, że oni jeszcze wierzą w karmę. Więc jeżeli dograli się już, to wiedzą, to jest też moja karmiczna relacja, to jest moja karma z tym człowiekiem. Czego ja mam, co ja mam tutaj zmieniać, jeżeli my wypracowaliśmy sobie nasze szczęście. I to nam dało bardzo dużo do myślenia. Tak? I kiedy wróciliśmy do Polski, my mamy poczucie z Zosią, że się dobraliśmy tak karmicznie, jakkolwiek, w totolotka, tak, czy coś. Natomiast zobaczyliśmy, że no dobrze, okej, różowe okulary opadają, ale co dalej? Może te wartości, te jakości, te wskazówki, które wynieśliśmy z Indii, mogą być i dla nas wartościowe. Nie musieliśmy akurat może tak bardzo nawet się do tego przekonywać, bo obydwoje mamy zaplecze psychoterapeutyczne, obydwoje tej psychoterapii się i uczyliśmy, i studiowaliśmy, i jakby używamy. W związku z czym po prostu pewne narzędzia od razu stosowaliśmy w naszej relacji. Mhm. Tak? Czyli kiedy był problem komunikacyjny, rozwiązywaliśmy ten problem narzędziami terapeutycznymi. Tak? Kiedy pojawiały się trudne momenty związane na przykład z bliskością, z lękiem przed odrzuceniem, z lękiem przed zazdrością, jakikolwiek tak? Lęk pojawiał się w relacji, to zawsze mieliśmy to poczucie, ok, jesteśmy w tym razem, wiemy, że są takie rzeczy, te przestrzenie nazwijmy tabu,
I druga osoba jest po to, żeby mi towarzyszyć w tym. Tak? Ja mogę przeżyć wtedy tą frustrację, ten lęk, ten gniew. Warunkiem jest tylko to, że nie robię sobie krzywdy ani tobie, ale poza tym mogę wejść w tą przestrzeń trudną i jej doświadczyć, bo mam kogoś, kto jest ze mną, bo wiemy, że robimy to dla nas obydwojga. Tak? I reasumując tą indyjską dygresję, chcę powiedzieć, że to jest pewien odpowiedź trochę na twoje pytanie, czyli jak zadbać o to, żebyśmy my mogli w długoterminowej relacji zacząć funkcjonować. Nie możemy tego zostawiać samego sobie. To jest takie do podkreślenia, nie? Mężykiem. Bo jeżeli będziemy myśleli tak jak tutaj u nas na zachodzie, że po prostu dobieramy się według jakiegoś klucza, bo ktoś mi pasuje, nie, i potem ma być tylko lepiej, to większość związków przeżyje tą frustrację i albo się rozpadnie, albo po prostu zacznie się ślizgać koło siebie. Te związki, które są szczęśliwe, bez żadnych nawet terapii, niewątpliwie musiały się siebie nauczyć i tak. Po prostu z jakiejś wewnętrznej mądrości albo z dobrych wzorców z domu. Miał jakieś zaplecze, zasoby tak zwane, tak, wewnętrzne, do tego, żeby się głębiej ze sobą spotkać. Jeżeli my nie podejmiemy tego wyzwania, tego, że jakby związek partnerski jest jakimś wyzwaniem, nie musi być cały czas różowo, tylko jest to przestrzeń, która jest rozwijająca, no to jeżeli my tego nie podejmiemy, będziemy cierpieć. I albo sobie zmienimy partnera, albo po prostu będziemy żyć koło siebie przez 20 kolejnych lat, udając, że się kochamy. Jedynym wyjściem, że tak powiem, może nie jedynym, ale jedynym, który ja znam, który działa, którym się dzielimy na warsztatach, jest podjęcie pracy nad relacją, która polega na tym, że my sobie zakładamy, że jesteśmy dla siebie taką wspólnym polem, przestrzenią, tworzymy razem jakąś trzecią wartość, czyli nie jestem tylko ja, niezależny z moimi problemami i tak dalej, wspaniałościami, i ty ze swoimi wspaniałościami i problemami, i jakby albo to gra, albo nie gra, tylko mówimy, dobra, jestem ja jako składowa, ty jako składowa, i tworzymy trzecią wartość, my, powiedzmy, tak? I gramy do tego my, gramy na to my, można powiedzieć. Czyli czasami ja odkładam nawet takie myślenie, czy mi jest komfortowo, czy nie, bo zakładam, bo pytam się, jak to jest dla nas. Nie? Oczywiście, jeżeli ja bym tylko i wyłącznie odkładał siebie, no to też to nie będzie zdrowe. Ja potrzebuję dbać o siebie w relacji, bo tylko wtedy będzie ta relacja zdrowa i mocna, jeżeli każdy z nas umie zadbać o siebie i jakby ma tą bliskość, o której mówiłem wcześniej, miłość do siebie uzdrowioną. Tak? Jeżeli ja mam uzdrowioną miłość własną, to tak brzmi trochę jak egoizm, ale to nie o to chodzi. To chodzi o takie po prostu doświadczenie cudu swojego życia i takie otwarcie serca na samego siebie, że ja jestem, jeżeli mam kochać kogokolwiek, to szczerze mówiąc, ja też jestem częścią tego wszystkiego. Ja to zjawisko w tym sensie. No to jeżeli ja jestem w stanie docenić to zjawisko, jakim jestem, kochać to zjawisko, być w miłości, to wtedy dopiero jestem w stanie pokochać drugą osobę w pełni, czy tak samo jak ja, jak siebie. No, nie można kochać kogoś bardziej niż siebie. Jest to niemożliwe po prostu, bo to jest jak zawór. Jeżeli jest zamknięty, no to do siebie, to on nie popłynie do nikogo innego. Więc żeby nie zakręcić się, patrzenie na naszą relację jako na coś dobro wspólne pozwala na pracę nad tą relacją. Tak? Pozwala wtedy też wyjść z własnej strefy komfortu, czasem powiedzieć, dobra, może moja korona jednak na chwilę ją może zdejmę, nie? Może czasem potrzebuję dowiedzieć się, jak jest u ciebie, wziąć pod uwagę, jakie ty masz potrzeby. Ale też z drugiej strony chcę, żeby to było symetryczne, tak? Czyli ja też chcę, żebyś ty miała jasność, jakie są moje potrzeby. I co teraz tak, do czego nas to prowadzi? Bo ktoś może powiedzieć, widz tego naszej dyskusji, może powiedzieć, no dobra, ale miłość własna, miłość do siebie, ale jak jej nie ma, no to co? No to ja mam najpierw uleczyć siebie, a potem szukać partnera, nie? Bo też tak można pomyśleć, że najpierw się zająć sobą. To nie jest głupi pomysł. W takim sensie, że gdyby nasze społeczeństwo było zupełnie zdrowe, to pewnie
od dzieciństwa byśmy mieli tą uzdrowioną, nazwijmy to, relację z samym sobą, tak? Bycie w takim wewnętrznym dobrostanie. Jako chłopcy czy dziewczynki przechodzilibyśmy inicjację na kobiety i mężczyzn w kręgach męskich i kobiecych, to by nam dawało też poczucie własnej wartości w społeczności, w której jesteśmy. I tak zbudowani, tak, moglibyśmy spotkać tą kobietę czy tego mężczyznę i tworzyć dojrzałą relację już na starcie. No ale to jest pieśń przyszłości, mam nadzieję, do którego wszyscy... Ja wierzę, że to jest ten drugi wątek alternatywny, który się dzieje w tej chwili w świecie i on się rozprzestrzeni. Natomiast no, na ten moment mamy tak, że wchodzimy w te relacje, w te związki niedojrzali zwykle, nie? Bardzo często wchodzimy co najwyżej mądrzejsi o przeszłe relacje, czy o przeszłe tragedie, o rozwody, o jakieś poprzednie trudne historie. I wiemy na przykład, że już tak nie chcemy, nie? Jeszcze nie wiemy, co zrobić, jeszcze nie wiemy, jak zadbać o to, co nowe, ale często na przykład już wiemy, że tak nie chcemy. To jest większość też, czy no, duża część naszych klientów. Ktoś, kto przyjeżdża na warsztaty dla par tantryczne, to są często osoby, które jakby podejmują. To jest odwaga, tak? Trzeba mieć odwagę. Wyjść ze strefy komfortu, pomyśleć sobie, a może ja nie wiem wszystkiego, może ktoś może jeszcze coś mi pokazać, może możemy się jeszcze czegoś nauczyć. To świadczy o pewnej ciekawości, pokorze, albo też o determinacji, bo jest źle i słyszeliśmy, że może coś nam pomóc, nie? No i teraz to bywa dobra motywacja, niestety, no ale tak jest. Czyli żeby nie wchodzimy w nową relację, albo jesteśmy jeszcze niedojrzali w tym, bo nie mamy takich dobrych, tego zdrowego społecznościowego wychowania, o którym mówiłem wcześniej, albo wchodzimy w nową relację z taką myślą, dobra, w poprzedniej coś się nie zadziałało, nie udało nam się, ale może w nowej nam się uda. Wchodząc w tą relację, no nie jesteśmy idealni, albo nie jesteśmy gotowi na to, żeby od razu tak wszystko było super. I teraz jest pytanie, no co z tym zrobić? No to ja chcę powiedzieć, że właśnie takie myślenie o tym, że budujemy długoterminową relację, może być bardzo wspierające. No bo zakładamy tak trochę jak ci Hindusi. No dobra, już wiem, że może nie musi być tak różowo zawsze. Albo widzę, że to minęło, to co ja mam teraz z tym zrobić, nie? Co ja mogę z tym zrobić? I wtedy to, że mamy tego partnera, paradoksalnie pomaga nam, jak lustro, skonfrontować się z samym sobą, czyli nawet poznać siebie lepiej. Czyli my możemy skorzystać z tego, że jesteśmy w związku, tak, partnerskim, w taki sposób, że możemy to pole związku podnieść do rangi takiego pola przestrzeni rozwoju własnego, tak? I wtedy to się staje coś, związek już nie służy tylko temu, żeby wychować dzieci biologicznie, bo to jest poziom zupełnie ewolucyjny, podstawowy, tak. Ale możemy nie mieć dzieci, prawda? Ale on może służyć nam jako taka przestrzeń do tego, żeby uzdrawiać własne relacje, relacje z sobą, z partnerem, potem z innymi ludźmi dookoła. Te lęki, o których wcześniej mówiliśmy, wszystkie te lęki, o których uzdrowić te lęki, uzdrowić te lęki, no bo ta osoba jest dla nas znowu bliska, prawda? Znaczy, zakochaliśmy się, zakładam. Chcemy być z tą osobą do jakiegoś powodu. I tutaj prędzej czy później pojawia się ten lęk przed bliskością, która została zraniona kiedyś. No i albo znowu ucieknę i powtórzę stare schematy, albo skonfrontuję się z tym lękiem. Skonfrontuję się z tym lękiem. I wtedy zobaczę, że dopóki uzależniam swoje szczęście od drugiej osoby, dopóty będę cierpiał. To jest trochę tak. Ale to ja właściwie tak, jak słucham wszystkiego tego, co powiedziałeś, myślę sobie, że to już wymaga no dużej dojrzałości, żeby właśnie nie brać tego w ten sposób, że właśnie nawet jeżeli właśnie pojawia się ten mój lęk, że właśnie ten partner jakby stał się, jakby odbija mi tą pewną rzecz, która jest we mnie. To właśnie wymaga to pewnej dojrzałości i zrozumienia, że to ten partner nie robi tego specjalnie przeciwko mnie i z premedytacją, czyli ta myśl, o której wcześniej wspomniałeś, którą właśnie wyciągnęliście gdzieś z podróży po Indiach, że tworzymy ten związek długoterminowy, czyli chcemy na dłużej, że jeżeli partner też ma to nastawienie, to może pomóc wtedy, że przecież on nie chce nic zrobić przeciwko mnie. To wymaga tej dojrzałości, żebym ja spojrzała na siebie i powiedziała, ok,
to znaczy, że we mnie coś jest. To nie, że ten partner mi to robi specjalnie, z premedytacją, bo ja sama pamiętam, że kiedyś bardzo długo tak myślałam, że jakby wszystko to, co się dzieje, to jest przeciwko mnie i generalnie wszyscy są przeciwko mnie. I to był ten moment zwrotny, to był ten moment, kiedy ja zdałam sobie sprawę z tego, że nikt nic nie robi przeciwko mnie, że to ja to wszystko tworzę, że to jest przestrzeń, która jest we mnie, która jest zraniona. Ja myślę, że to, dojście do tego momentu, to jest też jakiś proces, jakaś droga, nie? Oczywiście, ale chcę powiedzieć, że to, że jest ten partner, ten proces wzmacnia i przyspiesza. Tak, właśnie. No bo nikt nas tak nie striggeruje. Tak. No może nasze dzieci jeszcze, albo rodzice jednak ciągle. Ale partner też jest od tego, żeby nas triggerować, tak? I wtedy są dwa wyjścia, kiedyś tak o tym powiedziałem, że związek się albo rozwija, albo się zwija. Oczywiście to jest tak naprzemienne, raz czasem się zwija, czasem rozwija, ale no albo jesteśmy w rozpędzie i to po prostu w pewnym momencie zaczynamy orbitować już na dwóch przestrzeniach, albo jeśli orbitujemy ku sobie, no to tam jest tarcie, prawda? To tarcie może nam dawać napięcie może nam dawać energię, moc, nie? I może ta moc iść w seks, tak, i tyle, ale może też iść oprócz seksu w poznawanie swoich emocji wzajemnie, poznawanie swoich uczuć, poznawanie siebie po prostu. I oczywiście znowu na koniec wracamy do siebie. To, co powiedziałaś, jest bardzo ważne, że jeżeli ja żyję w przekonaniu, że mój świat jest obiektywny, tak, też to, co mi się wydaje w głowie, to jest jedyna prawda, a mój partner albo myśli tak jak ja, albo nie ma racji, to nigdy się nie spotkamy. Nigdy. Natomiast jeżeli będzie taki moment, w którym ja, budując tą relację, zacznę się uczyć partnera, to wtedy mogę sobie dojść do wniosku albo sam, albo na warsztatach, tak, czy na terapiach różnych. Aha, czyli tak, on myśli swoje, ja myślę swoje. On ma prawo do swoich myśli, ja mam prawo do swoich myśli i wcale nie musi być tak, że ja obiektywnie myślę albo on obiektywnie myśli, nie? Może jest tak, że każdy z nas zbudował sobie system swoich myśli, znowu wracając do przeszłości, opartych na strategiach przetrwania, tak? Bo te myśli tak są zbudowane. My zbudowaliśmy swoje myśli po to, żeby sobie ulżyć w życiu. I podtrzymujemy sobie to, co myślimy o sobie. Czyli zbudowaliśmy obraz samego siebie w dzieciństwie, który wydaje nam się, że jest z nami, że to jesteśmy my, a to jest tylko obraz, który był potrzebny, żeby jakoś właśnie przetrwać. To jest iluzja, taki kamuflaż, tak? W dzieciństwie to jest, można nazwać, że ten obraz samego siebie, ja jestem tym i tym, jest pewnego rodzaju kamuflażem przed tym światem, który niestety, no, jest w nim mnóstwo cierpienia i to nawet nie takiego naturalnego, że śmierć i choroba, tylko cierpienia, które ludzie sobie robią, tak? Takiego ranienia siebie nawzajem. Więc jako dziecko, zdrowe, piękne, cudowne, otwarte, kochające dziecko, rodzimy się i nagle trafiamy do świata, gdzie ludzie, człowiek człowiekowi wilkiem, nie? Gdzie ludzie sobie ranią się nawzajem. I teraz, żeby przeżyć te zranienia, już o tym wcześniej mówiłem, ale teraz w nowym kontekście chcę powiedzieć, stworzyliśmy sobie ten kamuflaż, tak? Ten kamuflaż, czyli taką właśnie zbudowany ze strategii kamuflaż pod tytułem, no dobra, to ja też jestem w tym społeczeństwie, jestem taki i taki, nie, uważajcie na mnie, ja też tutaj jestem ważny, ja też mam coś do powiedzenia, też to, też tamto. I opancerzamy się przed tym światem, żeby też nie czuć tych właśnie wszystkich zranień na tym delikatnym materii, jaką jest miłość, tak? To jest podstawą naszego istnienia. I teraz wierzymy, że to, ten kamuflaż, w pewnym momencie wierzymy, że ten kamuflaż to ja. To jest tak, wyobraźmy sobie, jakby się zakrył, pomalował, założył jakąś jakieś wojskowe ciuchy, nie wiem, i wierzył, że to jestem ja, te wojskowe ciuchy, nie? Że to jestem ja, jestem żołnierzem, to jestem ja. No nie, to jest kamuflaż. I to jest ta tragedia, która sprawia, że my cierpimy. Bo spotykają się dwie osoby dorosłe i ta ma kamuflaż, i ta ma kamuflaż. I nagle dwa kamuflaże się zderzają i mówimy, nie, mój świat jest prawdziwy, twój jest, nie, co ty mówisz, to nie jest tak, jest tak, jak ja mówię. Czyli bronimy tego swojego wizerunku, siebie i obrazu świata. I teraz to jest wielkim wyzwaniem oczywiście, ale dlatego partner się fajnie może przydać, bo nagle okazuje się, że jeśli ja go kocham, a on myśli inaczej, czy ja ją kocham, a ona myśli inaczej, no to gdzie jest ta prawda, nie? Gdzie jest ta prawda?
I warto wtedy, no oczywiście często to narzędzia są potrzebne do tego, tak jak mówię, dlatego robimy warsztaty, żeby dawać ludziom narzędzia. Narzędzia, które sprawiają, że ja mogę zrozumieć, aha, to ja mam tylko kamuflaż. To ja mówię, czy tak jak ty powiedziałaś, ja myślę, że inni chcą mnie zranić, być może z jakichś tam przyczyn z przeszłości, ale to nie musi być prawda. Czyli myśli, które mam w głowie o sobie, myśli, które mam w głowie o tobie, myśli, które mam w głowie o świecie, są tylko obrazem, który ja sobie zbudowałem, żeby poczuć się bezpieczniej. Jeżeli ja to zrozumie, to już oczywiście bardzo dużo, ale to uwolni mi partnera, tak? Bardzo. Uwolni jego myśli, jego świat. Mówię, dobra, ty sobie myślisz to dlatego, że ty masz swoją historię. To nie jest o mnie, to nawet nie jest o tobie. Jest to trochę o tobie, ale to jest generalnie o twoich zranieniach. No i wtedy możemy zejść nagle głębiej do poziomu tej bliskości. I dlatego relacja długoterminowa ma ten plus, że tam mamy na tyle dużo czasu, że możemy ten proces rozłożyć na lata. Tak? Tak, ściągać tą zbroję. Tak, ściągać ten kamuflaż. Tak. Dziękuję Ci za wysłuchanie pierwszej części wywiadu z Dawidem Rzepeckim na temat relacji długoterminowych. Jeśli pragniesz być na bieżąco, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Jedność jest siłą. Już niebawem pojawi się druga część rozmowy z Dawidem z cyklu Ogrody Tabu. Jeśli ta rozmowa spodobała Ci się, oczywiście możesz podzielić się nią ze swoimi znajomymi. Agnieszka Tomczuk, Jedność jest siłą.